me. Pierce me out of the bearded valley. Spinning step, you were those shoes and now I wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. Jednak! Nie! 20 minut! Słuchaj, a może jednak pójdziesz ze mną, co? Zaczekaj, wyglądam. Nie chcesz jej poznać. Nie, ale przecież no, jestem cały mokry, brudny, zobacz jak mi sercowali. Ja chcę zrobić dobre pierwsze wrażenie, a nie... Złe pierwsze wrażenie. A może mi po prostu powiesz, że nie chcesz poznać mojej mamy? Chcę poznać twoją mamę, tylko nie teraz po prostu, rozumiesz? No, no. To kiedy? We wtorek wieczorem. Ale o ślub pytam. Za 5 tygodni. Czyli jednak nie jest gejem. Marynia! No, to jeszcze nie jest przesądzone. Co wujek? Cej wujek tak mówi, dlatego że no jednak trochę to trwało, zanim ci się oświadczył. Ale Bartek jest stylistą. Jest, ale cóż z tego, że stylistą? No jak to cóż z tego? Lubi przebieranki? No. Prawie każdy lubi przebieranki, tylko nie każdy ma odwagę się do tego przyznać. O! No dobrze, ale najważniejsze jest to, że Basia nie zostanie starą panną. Brawo, Basiu. Ale Karina może nią pozostać. Nie, nie może. Dlatego, że Karinka też jest w związku. I to z reżyserem. Którego jeszcze nigdy w życiu na oczy nie widziałaś. Cieszę się, wujku, że ci smakuje. To ten? Na stówę. Jesteś pewna? O Boże, my God. Co? Coś jest nie tak z tym pierścionkiem? To nie jest pierścionek w ogóle. A co? Kamuflaż. Kamuflaż? Kamuflaż. Mówisz magiczne słowo yes. And you create the monster. Potwora. Baśka taka nie jest. Bo Baśka jest przed ślubem, ale Baśka po ślubie to już nie będzie Baśka sprzed ślubu, rozumiesz? Widziałeś Transformers? To jest transformacja pod wpływem zmiany nazwiska. Kolejny uczestnik podpięty, możemy? No możemy, możemy. Czy dasz radę kochać, mimo że ja nie umiem już sam bez ciebie wstać? Yeah! Oh, yeah! Brawo! Mamy to! Krzysiu, jesteś w programie. Kasia, weź podpisz z rodzicami Krzysia kontrakt. Wow! Zrobisz mi lasagne dzisiaj. A tam są dzieci jeszcze. No ale przecież mamy już komplet, no to trzeba ich... No ale co ja mam im powiedzieć? Prawdę im powiedz, no. Casting się skończył, reżyser musi jeszcze zrobić prezentację dla zarządu. No a tak naprawdę by się chciał wina napić i... dziewczynę wyprzytulać. Ale oni tam są od rana. No co byś chciała? Chciałabym ich dosłuchać, bo może ktoś się nada do kolejnej edycji. No dobra, dosłuchaj ich. A co z moją prezentacją? Zrobię. Pa. Nawet nie zacznę. Nawet nie zaczynam. Nawet jeśli to, co było, już nie wróci, nawet jeśli dziś... Ja jestem macho, to ty mnie wybaczą. Ja jestem macho. Pięknie.
jest, nieskromnie bardzo jest. Ja nie chcę tutaj być. To dlaczego tu jesteś? Bo moja mama mi kazała. Ostatni. Chcę wejść z dziadkiem. Może? Tak, proszę. Zapraszam na scenę. Jak się nazywasz? Tolek. Dlaczego przyszedłeś na casting? Bo śpiewanie jest moją największą pasją. W takim razie śpiewaj. Rozkwitały pąki białych róż. Wróć, jasieńku, z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Kładłam ci ja idącemu w bój białą różę na karabin twój. Nimeś odszedł mój jasieńku stąd, nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. Brawo! Dlaczego wybrałeś tę piosenkę? Bo ją lubię. Ale wiesz, że to jest program rozrywkowy. No wiem, ale przecież nie ocenia pani piosenki, tylko to jak śpiewam. Ekstra. Czyli dostał się. No, odezwiemy się. Czyli się nie dostałem? Prawda jest taka, że mamy zamkniętą listę. To po co to całe przesłuchanie? Droga na skróty do kolejnej edycji. Zaraz. Może się jakoś pogadamy. Mam komplet. Będę o was pamiętać. Obiecuję. To tak ma wzmocnienie pamięci. Naprawdę? Nie trzeba. Okej. Okay. Ale ten gest nie był miły. Wiesz, co to znaczy? No to znaczy, że będziemy w kontakcie. Nie, że będziesz ją śledził. Masz 30 sekund, pani dyrektor. Szalone. No, pani dyrektor. Sportowy RMF FM przedstawi Patryk Serwański.
dobry wieczór. To Fakty Sportowe prosto ze Stadionu Narodowego. Tak, zagramy na Mistrzostwach Świata. Ciężka praca, wysiłek. To wszystko się opłaciło. Tylko ciężkimi treningami, mozolną i systematyczną pracą udało się tego dokonać. To fantastyczny sport, budujący hard ducha i siłę woli. Halo? Tylko tak można wbić się na wyżyny, jak system mi się zawiesił. Turbogrosi. Nie zawiesił się. No nie mogę przyjąć zlecenia. Nie możesz, bo cię zrzucam. Wiesz, że już dzisiaj jeździsz? Za mało? Za dużo. Ostatni, proszę. Mówiłeś to wczoraj i przedwczoraj. Od miesięcy to powtarzasz. Krystyna, ja naprawdę potrzebuję tej kasy. Nie, Szymon. Krysiu, to jest przecież mały chłopiec, a ten obóz piłkarski to jest jego wielkie marzenie. Proszę. Dziękujemy. Jesteś pewny? Ba. Basiu. Barbaro. Barbaro. Barbaro, czy zostaniesz moją żoną? Tak. Beata. Karina. Karina. Karina, no, nie bądź małostkowa. To tylko bielizna. Ja wiem, to jest niezręczna sytuacja, tak? Ja wiem, że jest niezręczna sytuacja. Słyszysz mnie? A przyszłaś nie wtedy, kiedy byliśmy umówieni, tak? No i jak tak można, no? Twoja prezentacja na jutro. Nowe stopki do wyrzucenia. Kochana, halo, halo. Głupia baba. W porządku? Ja miałam pierwszeństwo. Dobrze, ale to był tylko mały wypadek. Mały wypadek. Stłuczka w zasadzie. Stłuczka. No dobra, to był hardkorowy wypadek.
Jest ci zimno? Nie. Jest mi ciepło. Jest mi bardzo, bardzo ciepło. To jest najcieplejszy dzień w moim życiu. A u mnie odwrotnie, winter is coming. Co? Zima nadciąga. Za to, co zrobiłem, grożą mi 4 punkty karne. Mam 21. Zaraz zabrał mi prawo jazdy, a co za tym idzie, stracę pracę. I bardzo dobrze, bo trzeba było uważać, a nie zajmować się nie wiadomo iloma sprawami naraz. Zagapiłem się. Każdy by się zagapił. To była moja wina. Za to, co zrobiłem, zasługuję na śmierć. Pozwolisz mi pożegnać się z synem? Please. Bo to nie było tak, że ja wyjechałam z prawej strony i ten pan we mnie wjechał, tylko ja wyjechałam z lewej. Z lewej pani wyjechała? Tyłem wyjechałam. A można wiedzieć czemu? Wyjechała pani tyłem, z lewej strony na skrzyżowanie? Taka niecodzienna sytuacja. Tak. Też jestem tym zaskoczona. Coś poważnego? Tak mi się przez chwilę wydawało, ale... Klasyk. Na przyszłość proszę uważać. Chociaż to i tak nic nie da. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Proszę. Mógłbym ci jakoś odwdzięczyć? Nic nie można dla mnie zrobić. Szymon. Szymon. Słuchaj, weź żonę do kina, kup jej popcorn. Nie mam żony. Nie mam żony, nie mam dziewczyny. Syna przyniósł mi bodzie, mam kryzys. Wiesz co? Śpieszę się. Ej, słuchaj, ja nie chcę sobie z tobą układać życia, tylko chcę ci się jakoś odwdzięczyć. A już na pewno zapłacić za blacharza. Daj mi swój numer. 607. 607? 300. 030. 030. Dzięki. Zadzwonię. I jedź bezpiecznie. To nie byłem ja. A kto to był? Nie wiem. Karina. Ja nic do niej nie czuję. Tym gorzej. A poza tym z technicznego punktu widzenia do niczego między nami nie doszło. Jakieś tam kiesy z buziaki durne, no. Gdyby nie ja, to by doszło. Ale właśnie, ale widzisz? Sama to powiedziałaś. Gdyby nie ty. Ale nie masz do mnie pretensji. Nie. No dlaczego? To nie jest moja wina, że mieliśmy kryzys, tak? Nie wiedziałam, że mieliśmy kryzys. Nie jest łatwo powiedzieć komuś, na kim ci zależy coś, czego ta druga osoba z drugiej strony jakby... Hello, nie chcę usłyszeć, tak? Zdecydowanie lepiej ją okłamać. No ale ja cię nie okłamałem. Ale halo, Karina, przepraszam bardzo, ale niczego nie ustalaliśmy. Powiedziałaś mi kiedyś, spytałaś mnie, czy oprócz ciebie jeszcze z kimś innym sypia? Nie, i w dodatku miałam przyjść jutro, a przyszłam dzisiaj, czyli wczoraj. Czyli to ja cię okłamałam, nie no, Darek, faktycznie. Jesteśmy tacy sami. Niepotrzebnie mieszasz życie zawodowe z prywatnym, wiesz? Ludzie popełniają błędy, no, takie jest życie. Zrozumiesz to, a wrócisz do mnie i mnie przeprosisz. Karinka. Nie, o nie. Daj mi to! Daj mi to! Błagam cię, powiedz pierwsza. Nie, ty pierwsza. Ty. Nie, ty! 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 Ty masz lżejszy temat. Ja mam lżejszy temat. To oczywiście. Kiedy leżałam u Darka z nadzieją na seks, on wniósł do sypialni inną kobietę i prawie ją na moich oczach przeleciał. Mamo. Dokładnie tak powiedz. Mamuniu? Basia chciała ci coś powiedzieć. Piękna. Boże, jaka ty jesteś do mnie podobna. Mamo. Zaprosiłam ojca na ślub. Zaprosiłam ojca na ślub. Mamo, tato jest zaproszony. Karina.
Dlaczego ona mi to teraz mówi? W miejscu publicznym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kogoś zabijesz. I jak sukienka? W porządku? W porządku. Szklaneczkę wody. Wymarzyłam sobie ten ślub. Mamuniu, ja cię nie pytam, ja cię informuję. A poza tym to jest mój ślub. Czy ojciec nie jest żadnym mordercą? Jest mordercą, zamordował radość mojego życia. Błagam cię, przecież to było 15 lat temu. Ale boli, jakby było wczoraj. Mamo, musisz tylko o sobie wykastrować. To ja przyniosę coś mocniejszego. Nie czuję, od tamtego czasu nic nie powinnam cię zamknąć. Rozumiesz? 20 lat doświadczenia w branży ślubnej. Dobre, dobre. Dobrze, dobre. On mi ciągle powtarzał, że jak będziecie brać ze mnie przykład, to nigdy sobie życia nie poukładacie, a tu proszę. Ona bierze ślub, ty chodzisz z reżyserem. Jestem z was dumna, dziewczynki, proszę was, niech sobie przyjeżdża. No, to w sobotę. Ona, ty, stylista i Darek, przychodzicie do restauracji na degustację menu. Nie wiem, czy Darek będzie mógł. Ale ja cię, kochanie, nie pytam, czy Darek będzie mógł. Ja cię po prostu informuję, jak będzie. A jak myślisz, ten chuj dalej z nią jest? Który chuj? Jak to który? Twój ojciec. No będziemy musieli to wszystko odwołać. Bardzo dobry żart. No to wynajmiemy kogoś za pieniądze. Ja znam taką miejscówkę, gdzie są zajebiści kolesie, którzy... Daj! Darek. I tak bym nie odpisała. No właśnie do tego skasowałem. O. Dzięki. Ojej. Szymon od puknięcia przesyła pozdrowienia. Cześć, Bartek. Barnaba. To do mnie. Taki gość mnie puknął samochodem, w sensie wgniótł mi drzwi. Fajnie. Cześć. Cześć. Co ty tu robisz, powiedz? A przejazdem jestem. Za kilka tygodni wracam do Berlina. A co u ciebie? A, w porządku, normalne życie. A. To Basia. Barbara. Cześć. Narzeczona Bartka. Bierzesz ślub. Za kilka tygodni. A to jest Kalina. Hej. Cześć. Bartek, spotkajmy się przed moim wyjazdem. Dalej masz tę końcówkę... 3, 2, 6? Dokładnie. Na razie. Hej. Cześć. 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 Kolega? Zna na pamięć twoją końcówkę? Ojejku, no. Przyjaciel właściwie. Przyjaciel? Tak. Popatrzę, nikt o nim wcześniej od ciebie nie słyszałam. Oj, Basia, przed tobą jeszcze... Całe może tajemnic do odkrycia. Błagam, niech on pójdzie ze mną na ślub jako mój chłopak. Mój prawdziwy chłopak. Jest gejem. Ja go przekonam, że nie jest. Obawiam się, że nie przekonasz. Ty, a może ten Szymon? Zrobiłby to w parterze. On ma żonę. Mówił, że nie ma. Ma syna. No to chyba nie sam ze sobą. No dobrze, ale nie chodzi o to, żebyś układała sobie z nim życie, tylko chodzi o to, żebyś przez parę godzin poudawała, że to planujesz. Poza tym nie widzę tutaj kolejki chętnych. Baśka?
to! Alarm, alarm! Broń biologiczna masowego rażenia! Konwencja genewska zabrania używania jej ludności cywilnej w mieszkaniach nawet takim zawodnikom jak Messi, Ronaldo czy... Robert Lewandowski! Morderczy smród, kolego! Morderczy smród, to będzie jak pójdziesz na wywiadówkę! Puchary do nich przemówią. Do pani od matematyki też? Na pani od matematyki naślemy emeryta. I będziesz mógł grać 24 godziny na dobę. A będę mógł mieć przerwę na sen? Pod warunkiem, że będziesz śnić o piłce. Tylko o piłce. Aż o piłce. Tak? No oczywiście, że pamiętam. Chociaż płyną ostre nuty, w żyłach płonie krew. Nigdy żadne z nas do tańca nie poderwie się. Ta... mutacja. To nie jest mutacja. A co to jest? Karma. Karma? To jest karma. To jest dobra karma. Excuse me. Jak ty masz na imię? Krzyś. Krzyś. To, co się teraz dzieje tutaj z tobą, wytrąciło cię z równowagi. Ale to minie. Teraz oczywiście twoja przygoda z show się kończy, ale jak to przetrwasz, to wrócisz. Silniejszy. Mocniejszy. I pokażesz, na co naprawdę cię stać. I ona to doceni. Ale kto? Twoja matka. Dziękujemy. Zajrzę do materiałów z castingu. Nie zajrzysz. Dlaczego? Nie, to jest baza Kariny. Zrób mi taki podkład, da? Zadzwoń do niej i powiedz jej, mam się dobrze, dużo pracuję, na razie sobie robię przerwę od związku. Nie, dokładnie odwrotnie. Nie mogę się pozbierać. Chodzę taki przybity, pusty w środku, jakby tęsknił albo coś, no. I niech ona wyznaczy miejsce i datę spotkania. A jak się nie zgodzi, to jej powiedz, że show się sypie. I szkoda tych dzieci, no. Bo na im tyle nadziei narobiła. You know what to say. Mm-hmm. No nie, no. Ja to jednak umiem z każdej porażki wykręcić sukces. No do tanga trzeba dwojga. Co to za prośba? Jest taka kobieta. Mm-hmm. Ona mieszka pod Warszawą i bardzo jej zależy na tym, żeby ślub jej córki wypadł dokładnie tak, jak to sobie wyobraziła, ponieważ na tym ślubie ma pierwszy raz od 15 lat spotkać swojego byłego męża. Mm-hmm. Tak, a ta córka ma siostrę. Mm-hmm. No i ty... No, dalej, dalej. Będziesz udawać chłopaka córki, znaczy siostry numer 2, czyli... mojego. Nazywasz się Darek i jesteś reżyserem. Filmowym? Czy teatralnym? Ważne jest to, że jesteś we mnie szaleńczo zakochany. W tobie. No ale co, myślisz, że nie dasz rady? Myślę, że jak trochę potrenujemy, to damy radę. Potrenujemy? No tak, jeżeli nie jesteś jakoś bardzo skomplikowana, to wydaje mi się, że 3-4 godzinki powinny wystarczyć. Ale niby co mielibyśmy w tym czasie robić? Zakochać się w sobie. Dobrze poznać, srogo rozczarować. Rozstać z hukiem albo męczyć się ze sobą przez kolejne 20 lat życia. Zakochać, ale na niby. Nie rozczarować, no bo przecież nie mamy wobec siebie żadnych oczekiwań. I rozstać, ale dopiero po ślubie. Podobno jest też taki wariant, że można się w sobie zakochać i żyć długo i szczęśliwie. Mój były współpracownik przyszedł za wcześnie. Tak robią zakochani. Dobra, to jesteśmy umówieni. Mhm. Tak robią zakochani.
wiesz co, Karina? Powinnaś sobie robić przerwy między związkami, wiesz? Dla higieny psychicznej. Wiesz, wczoraj jeszcze na zabój kochałaś mnie, a teraz co? Już, tak? Zaczynasz coś pomału czuć do niego, czy...? Darek, ty jednak jesteś niezłym... reżyserem. Też się kończy na M. Olbrzymem? Sukin synem! Ta rozmowa nie ma sensu. Nie, nie, wait, poczekaj, no daj mi powiedzieć do końca. Ty musisz wybrać dziecko. Baby. Bo? Bo właśnie awansowałaś. Ja się zwolniłam. Ej, poczekaj, będziesz miała swój nowy wątek w moim show. Please sit down, no mówię ci. Dajesz mi wątek? Aha. Tak, Karinko, daję ci wątek. Okej, ale na moich zasadach. Okej, jakich? Gadamy tylko służbowo. Okej. I chcę podwyżkę. You get it. I chcę lot na księżyc i chcę, żeby ziemi nigdy nie zabrakło wody. Okej. I żeby te wszystkie biedne, bezdomne zwierzątka znalazły swój dom. Zgadzam się. I chcę jeszcze własne miejsce garażowe. Wow. Nie zgadzam się. Nie będziesz parkować fury swojego fagaza na moim miejscu garażowym in television, jasne? Łamiesz zasadę numer jeden. Co? To nie dla ciebie jest wcale. Co myślisz? Napiłbym się ice coffee. Znowu łamiesz zasadę numer jeden? Nic nie łamię. To jest zdanie służbowe. A co myślę? No, podoba mi się. Jest taki obiecujący i dobrze ułożony. Ja chętnie bym go wyściskał. Wiesz, ja mam wrażenie, że ja już go gdzieś widziałem. A co zaśpiewał? A to on śpiewa? Tolek. Przed chwilą. Na nagraniu. A Tolek? Nie, Tolek zaśpiewał piosenkę. Marnujesz mój czas? Oj, przestań, drodzę się. Tolek Pawłowski, no. Zaśpiewał rozkwitały pęki białych róż. W porządku jest. Dobry wybór. Czyli klapnięty. Tak. Świetnie. No co, gdzie ty idziesz, co? Mamy jeszcze mnóstwo bardzo interesujących spraw do omówienia. Służbowych. A na przykład? A kostium? Ma? A tonacja? Jakiej śpiewa? A poczucie rytmu jakieś ma, czy nie? Bo wiesz, jest jakaś choreografia, prawda? Darek, jego tu jeszcze fizycznie nie ma. A ja się śpieszę. Mam randkę. Będę oglądać zachód słońca. Z paralotni. Wiesz, co robisz teraz? Mhm. Łamiesz zasadę numer jeden. O, sorry. Lewo! Tam idziesz! Dawaj! Tak, dawaj, lewo! Nie! Nie! Gol! Co, dostał się? Dostał się! Mój syn! Kto się dostał? Nie znasz. Maliłeś? Ja? Nie. Koledzy palą. Dajesz! Kasia. Tak? Mam problem. Co? Martwię się o Karinę. Moim zdaniem wpadła w złe towarzystwo. Słuchaj, mogłabyś połazić trochę tak po ludzku za nią. Wiesz, być jak cień. Wywiedzieć się dyskretnie, co robi, z kim, gdzie, o której. Darek, ja nie jestem detektywem. Kasia. Dla mnie możesz być wszystkim. Zaczynasz już. Ej! Tak se pogrywasz?
Nie powiemy mu. Pochodzimy na próby, zobaczymy jak mi idzie, jak się z tym czuję, a jak czerwone dywany i Fryderyki będą w zasięgu, to mu powiemy. Tak jest. Ty mało oszuście. A raczej pokażemy. W końcu to człowiek, do którego mówią puchary. To on tak twierdzi, że mówią. Co tam kombinujecie? Nic. Nic. A, to mój. Kochanie? No pewnie. Daj mamę do telefonu. Dareczku, jest czekoladowy, brzoskwiniowy, jagodowy. Malinowy. I malinowy. Ja nie lubię malin. No ale nie musisz wszystkiego jeść. Malinowy, mama, ja chcę malinowy. A malinowy? Malinowy. No. A powiedz mi, kochany, ile musi być osób, żeby to wyglądało na taką, wiesz, dużą imprezę? No nie wiem, 100, 200, 300 osób, nie wiem. Mamo. A, okej. Okay. Co mnie kompletnie nie przeszkadza, że oni pomyślą, że to jest na pokaz, bo to ma być na pokaz. A powiedz mi, a co ty robisz w niedzielę o 14:30? Mamo! A, masz próbę, no widzisz. A między 16 a 17? Bardzo mi zależy. A, dziękuję, kochany. Upiekę ciasto. Wspaniale. Pa. No, chyba mnie polubił. A ty cokniesz? Fajna? Bardzo fajna. Koleżanka. Ale powiedziałeś do niej kochanie. No taki żart. Czyli żart to jest takie małe kłamstwo. Żart jest śmieszny i ma nas rozbawić. A kłamstwo to jest stwierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające wprowadzić kogoś w błąd. Wcale nie jest śmieszne. A nie mówię nieprawdy? Tak samo jak kłamstwo. A jak chcesz komuś zrobić niespodziankę, to co to jest? Masz mnie. Skipy i do domu. Czyli mama lubi organizować innym życie. No. Ma swoją wizję świata i próbuje ją realizować. Daj. Całkiem zresztą skutecznie. To jak właściwie się poznaliśmy? W pracy. Miałeś romans z szefem. Karinka. Ej. Pracujemy razem. Robimy program o śpiewających dzieciach. Wykradam rodzicom niewinne istotki, formatujemy je na zepsute gwiazdy i nabijamy nimi oglądalność. Fajna nasz para. Dobra, jaki jestem? Świetnie się ubierasz. Bardzo o mnie dbasz, pomagasz mi we wszystkim. Dobra, to będzie taka wersja ciebie dla mojej matki. Taki alfa, Darek. Słuchaj, a może powiem jej prawdę? Wielu chciało, ale żaden się nie odważył. Wielu? To ja będę pierwszy. Nie. Nie, to naprawdę nie ma sensu. Ona żyje tym ślubem, to jest dla niej bardzo ważne i naprawdę nie ma sensu jej tego psuć. A dla mnie to nie jest żaden problem pójść tam z byle kim i chwilę poudawać. Znaczy, ty nie jesteś byle kim. Bo ja tylko... Ty jesteś... Ty jesteś kimś fajnym. Dobra. Zrobimy jak chcesz. Ale pod warunkiem, że mnie nie ściemniasz. Dobrze? Tobie nie ściemniam. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Jakie są procentowe szanse na kompromitację? Tu mamy pewniaka. Czy zdarzyło się na przykład kiedyś, że jakiś rodzic przerwał występ w trakcie? To jest tylko program. Naprawdę, chodzi przede wszystkim o to, żeby to była fajna przygoda. Przygoda przygodą, ale to też ciężka praca. Proszę. Co to jest? Harmonogram prób. Jakiś problem? Nie. Jaki problem? Świetnie. Obiecujesz dać z siebie wszystko? Obiecuję! I co masz? No był u niej raz. Once? Dwa dni tam. Około 20 przez godzinę. No ale nie wiem po co, bo nie zdążyłam wjeść do klatki. No i co wiesz? On jest takim połączeniem Ryana Goslinga z Antonio Banderas. Przestań, przecież go widziałem. No wiem. Ale klatę to ma. Jaką ma klatę? Gdzie widziałaś jego klatę? Na balkonie. Wrzec go klatę na balkon? Na jej balkon? Nie no, w koszulce niestety. No ale... Ja mam wyobraźnię. I co masz jeszcze? No i niezły hipster z niego. Przyjechał taksówką, którą sam prowadził. Hipster, kurwa. To co? Mam dalej ją? Ją masz. Dobrze. Pikantnie, pani dyrektor. No? Który wybierasz? Ten. Ten? Tak. A dlaczego nie P? A bo nie lubię tego grubasa z diastemą, który tu gra. Ale jak chcesz, możemy go oglądać całą noc. Obejrzymy ten, który ty wybrałeś. Naprawdę? Otwieram szampana, pani dyrektor. Powiemy Karinie, że jestem wampirem i mogę mieć próby tylko w nocy. O, może oddamy mnie do klonowania i przy okazji skrzyżujemy mnie z panią od sprzątania. Powiemy trenerowi, że jestem chory. I tak oto słodki i naiwny mały chłopiec, jego krystalicznie uczciwy i bardzo przystojny dziadek zamienili urokliwą niespodziankę dla spracowanego ojca w wyrafinowane i perfidne kłamstwo. Umyłeś kły? Tak. Tak w czasie przyszłym. Co tam? Nie będzie mnie na meczu. Jesteś chory? Nie. Sprawę mam. Sprawę? Sprawę. Tato, powinieneś mieć dziewczynę. Mam. Mama też nie miałaby nic przeciwko. Umyj kły, to ci poczytam. Ty też umyj kły. Barnaba pokazywał mi projekty do swojej nowej kolekcji. I? Super. No ja widzę, że wy chłopcy macie dużo wspólnych zainteresowań. Nie. Całe życie się będę ukrywał przed światem. Pod twoim pantoflem, pani dyrektor. Cieszysz się? Przestań, jesteś cały w kremie. Jaki ekstrawagancki. No co, Darek jestem, a nie jakiś tam kierp. Tanie nie było. To jakiś polski projektant? Bułgarski. Promocja. Tydzień w cenie weekendu. Był jeszcze klan zabójca i sexy policjant. Elvis jest super. Wiem. W guzikach to widzę. O, ładno. Prezent od mamy. Kluczyki poproszę.
I teraz nie uwierzycie, bo stanęliśmy na dziobie tego statku, objąłem ją i krzyknąłem: jestem królem tego świata! A poczułem to tylko dlatego, że Karinka była obok. Prawda, kochanie? Ale ja to chyba gdzieś słyszałam. Ja ci to powiedziałam, mamo. Nareszcie w naszej rodzinie jest prawdziwy mężczyzna. Dziękuję, mamo. Kruszonka dochodzi. Zakochasz się. Bartosz, widelczyki poproszę. Że coś, ktoś jakieś specjalne życzenia może komuś wymyć samochód, a może dać się poobrażać? Białe wino. Szymon? Szymon? Znaczy, Darek, mylą mi się ci faceci. Czy jacy faceci? Wszyscy faceci, kochanie. Ja poproszę wódkę podwójną. A dla mnie coś bez alkoholu. Abstynent? Nie, często prowadzę. Ale na próbę przyjedziesz taksówką. Jaką próbę? Ślubu, próbę. Naszego ślubu. Próbę ślubu? Przecież to jest totalny obciach. Przepraszam cię bardzo, w Stanach to jest na porządku dziennym. W Stanach? Ale jesteśmy w Polsce. O, proszę, teraz tradycjonalista się znalazł. Dareczku, poprzyj mnie. No przecież ty bardzo często robisz próby. Tak, mamusiu, ale to jest telewizja i dlatego tam muszą być próby. O. No ale skąd ty wiesz, że ślub Basi nie będzie w telewizji? A swoją drogą, Basia, ten frak, który myśmy znalazły. Cudowny. Że niby dla mnie? Nie, Bartosz, dla mnie. Zobaczymy, czy ci się będę może bardziej podobać. Barbaro, wchodzisz na bardzo niebezpieczny grunt. Dareczku, czy ty jesteś przesądny? Nie. Znaczy, tak. A ty jesteś dowodem na to, że ci tutaj działają, zwłaszcza ten mtu Halisi. A w języku Swahili prawdziwy mężczyzna. A co to ma wspólnego ze mną? No, mogła przyprowadzić do domu u jakiegoś budowlańca. O. Albo na przykład taryfiarza z ogonem. Taryfiarza z ogonem? No tak, z ogonem, czyli z dzieckiem innej baby. A w dzisiejszych czasach faceci w twoim wieku są jak... Przepraszam za to określenie, kible, albo zajęci, albo stary dowcip, ale prawdziwy. Dziękuję. Bałam się, że nikt nią nie wytrzyma. Mamo! Doszła kruszonka. Śliczna sukienka, podziwiam twój gust, Dareczku. A, dziękuję bardzo. Nos ci rośnie. Udało ci się ujarzmić smoka. Darkowi się udało. Ona cię naprawdę polubiła. Nie mnie, reżysera. A nie taryfiarza z ogonem. Zabiję ją? Nie, 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 poczekaj. Ma lepszy pomysł. Nieźle, ale technika nie ta. Trzymaj. Z biodra. Ciach, tu. Często tu przychodzisz? Kiedyś codziennie. Teraz rzadziej, ale tego się nie zapomina. No. Nie, nie, tego nie, nie! Dobra, nic się nie stało, to tylko kubek. Mam nadzieję, że twój brat już wie. O czym? Tak, o czym? No próbie. Próbie ślubu. A jest coś jeszcze, o czym miałby twój brat wiedzieć? Nie będzie go. Jak? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Przecież świadek musi być. On nie będzie moim świadkiem. Zmieniłem świadka. No a kto nim będzie? Barnaba. Barnaba? Bo bardzo go lubię. Aha. A poza tym... Uszyję mi strój. A mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego ty podejmujesz tak ważną decyzję bez konsultacji ze mną? Bo to mój świadek. No to może jeszcze sobie z nim weź ślub. Może weźmy sobie ślub we czwórkę. Ja, ty, on i twoja mamusia. A co ty masz do mojej matki? Garsonka się pali. Pani dyrektor. Tu akurat kobieta ma rację. Też bym wolał, żebyś była lekarzem. Bo?
No spójrz na mnie. Mam syna. Przecież nie mogę przyprowadzić do domu jakiejś wariatki, a lekarki są troskliwe. Też jestem troskliwa. Racjonalne, zrobiłam ci sałatkę. Stabilne emocjonalnie. Wyrozumiałe. Też bym wolała, żebyś był piłkarzem. Byłem. No serio, byłem. No co prawda w drugiej lidze, ale całkiem nieźle mi szło. I co? Zacząłeś mylić bramki? Nie, żona mi zmarła i musiałem zmienić priorytety. Ale jest dobrze. Ano tak. Trzeba iść dalej, bo minęło. A teraz mam na przykład zawód sito. Sito? Sito. Sito? Tak. No jak poznaję dziewczynę, to od razu mówi jej, że jestem taksówkarzem, a ona... z reguły... znaczy zawsze... nigdy już się do mnie nie odzywa. Nie. No oprócz takiej jednej, ale... ale ona udaje. No to głupie jest. Co? No nie, no to sito, no to jest przecież bez sensu. To jest w ogóle fajny zawód. No naprawdę, mi się to tylko dobrze kojarzy, bo jeździsz sobie gdzie chcesz, poznajesz nowych ludzi, możesz słuchać... Słuchać czego? Muzyki. I... muszę... Ja też muszę iść. Poprowadzę cię. Nie, nie, ja znam drogę. Obściskiwał ją. Matka zachwycona. No a potem pojechali do niego. Where? Gdzie? Ma ziemię w centrum Warszawy. W centrum ma ziemię? No, domek z werandą, huśtawka, drzewa, kwiaty. Co robili? Weszli do środka i... nie widziałam. Nie widziałam, ale słyszałam jakieś dziwne odgłosy, sapnięcia. Krzyki na przemian, śmiechy, krzyki, aż w końcu rozbijające się szkło. Stop! Stop! I don't wanna... Oh. Widzisz, ja jednak słusznie się martwię. Staniesz w rozkroku? Dawno tego nie robiłem. No i tak się idzie zajebiście. Patrzmasz? Dziwne masz te proporcje. No dobra. Ale i tak uważam, że powinieneś mnie przeprosić. Za to, że nie dałem się tobie przelecieć? Nie. Za to, że się na mnie obraziłeś, bo się w tobie zakochałem. O, ja byłem młody i głupi, bałem się, co ludzie powiedzą. Bardzo cię przepraszam. Przeszycia będą w kolorze bukietu panny młodej. Świetnie. Baśka będzie zachwycona. Nie! Nie podoba mi się to! Co? To mi się nie podoba. Ale co ci się nie podoba w tym? Lepiej mi spytaj, co mi się w tym podoba. Okej. Co ci się podoba? Nic. Nic mi się w tym nie podoba. Nothing. Ale... źle ci doradza ten twój boyfriend czy whatever. Nie ma go. Po naszych zakupach w Mediolanie poleciał prosto do Nowego Jorku, bo tam taki szykuje projekt. Ja mnie nie interesuje, co on robi, z kim. Mnie interesuje, co ty robisz tu.
Ja próbuję tu dobrze wykonywać swoją pracę, a ty mi to utrudniasz. Karina, powiedz, powiedz... Czemu? Wiem, co zaśpiewa. Co? Co? Zaśpiewa to! Nie! Darek. Nie mam już czasu teraz. Idę podziwiać zachód słońca. Z mojego apartamentu. Fajnie, nie? Było super. No, chyba nie wszystkim się podobało. Kompletnie nie o to chodzi, więc... To o co? Ja to widzę tak. To jest były pani chłopak, który jest zazdrosny o obecnego. I występ Tolka to jest temat zastępczy. Powinnam była to przewidzieć. No, niekoniecznie. Ile pani ma lat? 30. No, to powinna była pani. Chodź. Jakoś to załatwię. Było super. Hi, this is Derek Schmidt. Leave the message after the beep. Mnie wsadziłaś na minę. A, bo nie mogłam się dodzwonić. A, nie mogłaś się dodzwonić, tak. Bo zostawiłem telefon w domu. No to jedźmy. Tak. Przepraszam. Kochanie. Myślisz, że ja twojego tyłka nie widziałem? Dziękuję. Przed państwem... Dorek! Halo? Idziemy? Gdzie? No poznasz mojego syna, chodź. A, syna, no. Ja już poznałem całą twoją rodzinę. Najlepszy, czyli wujek Mariusz dopiero przed tobą. Mój ojciec też nie jest najgorszy. Tylko odpiszę matce. Dobrze, ale po drodze, chodź. Ej, ja tu byłam, ale ja, wiesz co, takiego gościa chciał mnie skorumpować. Dobra, później mi opowiesz, chodź. Ciebie. Zapraszam. Zapomniałem telefonu! Teraz telefon, wcześniej uprany portfel. Niedługo zapomnisz odebrać Tolka ze szkoły. Ta dobra jest ta... Koleżanka ma raczej piękne ciało czy piękny umysł? Mój taktowny ojciec Franciszek oraz mój dyskretny syn Teodor. Karina, koleżanka. Karina! Franciszek. Teodor. Tak, ale mówi się do mnie Tolek. Minutka, teoretycznie w tym czasie nie powinien ci nic zrobić, ale ja bym uważał. To właśnie my. Dzięki, że pani nas nie wydała. Bo my robimy dla ciebie taką niespodziankę. Niespodziankę, super tak. Pomysł. A co z Darkiem? Nie mogą się spotkać. Co? Koncepcję. Moja i jego? Ale damy radę. Może ktoś mi puścić sygnał? Szymon, to jest dobra partia, moje geny. Dzięki! Na miejscu tego Darka też bym był wkurzony. Geny? Właśnie pokazywaliśmy pani Karinie puzzle. Jak układamy. Świetnie wam idzie. Trudny wzór. Trudny. Idziemy? Tak. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Powrót reżysera Darka.
Konkretna próba. Ciotka Maria, wujek Mariusz. Kobietę już znasz. Dzwonię, dzwonię, a ty nic. Przecież SMS-owałeś się. No ale dwa dni temu. Dla ciebie mam misję specjalną. Przepraszam. Grubo. Jest grubo. Przestań, jeszcze mam tydzień, jeszcze z piątkę polecę. Ja o tym. Matkę poniosło. Dalej niesie. Co, zaprosiło moich pracowników? Cicho. Aż ile oni się tam przebierają? Przecież to już trochę po godzinę. Spokojnie. Idź po niego. Masz minutę. Mamy problem. Nie tylko wy. Szymon to ojciec Tolka. Wow, kim jest Szymon? Facet, który udaje byłego obecnego faceta Kariny, Darka. I nieźle mu to wychodzi. Oprócz tego udaje też bogatego producenta muzycznego. I też mu całkiem nieźle wychodzi. Chociaż o tym nie wie. Co? Nie wie też, że zabiera mnie co piątek na zakupy do Mediolanu. Zna się tam języków. A willę w centrum Warszawy. Prywatnego kierowcę. I stadni na koni. A w rzeczywistości jest taksówkarzem. Ja po prostu chciałam, żeby Darek myślał, że poznałam kogoś fajnego. A on jest fajny? On jest bardzo fajny. To jest najfajniejszy facet, jakiego poznałam w życiu. No to im szybciej powiesz mu prawdę, tym lepiej. Jak ty jemu powiedziałeś prawdę, to przez 10 lat nie mieliście ze sobą kontaktu. Komu jeszcze wypaplałeś? Tylko Karinie. I bardzo dobrze. Szkoda tylko tych straconych lat. Ile ja się przez ciebie wycierpiałem. Fajnie, że już to macie ze sobą. Ale ja jakoś tak nie potrafię. Nie umiem mówić ludziom wprost przykrych rzeczy, no. Zrobię to. To ja? Mam przeszycia w kolorze bukietu. W dupie mam twoje przeszycie? Basiu. Barbaro. Barbaro. Barbaro, czy ty... On musi pierwszy. A więc Bartłomieju, bo ty musisz pierwszy. Czy ty bierzesz sobie tę oto Barnabę? Może reżyser z niego dobry, ale aktor jak z koziej dupy trąba. To ci śmieszy? No tak. To ma natychmiast przestać. A dlaczego ma natychmiast przestać? Co? Właśnie to mnie śmieszy! Ale ten cały układ między nami już przestaje. Co wiecie? Widziałam. Nie, to wszystko nie ma żadnego sensu, jeśli ty nie zaakceptujesz, stop! Że ja jestem, stop! Rozumiesz? Stop. Próbuję ci coś wytłumaczyć. No nie próbuj. Nie próbuj. Ci wszyscy ludzie nie muszą tego usłyszeć, rozumiesz? Bo to jest po prostu obrzydliwe! Basia, no daj mu powiedzieć. O, proszę. A może ty w takim razie wyjawisz kilka swoich sekretów, co? Proszę, może przyznasz się, kim tak naprawdę jest Darek? No i jest reżyserem, prawda? No, reżyserem jest. Może przyznasz, że tak naprawdę wszystko to między wami, to jest jedna wielka ściema! Między nami nie ma żadnej ściemy. A między nami jest! Bardzo wszystkich państwa przepraszam za ten cyrk! To się już więcej nie zdarzy! Przynajmniej z moim udziałem! Basia!
Basia! Stop! Basia! Mikos, od tygodnia! Basia! Chodź za tysiaka, Boże! Basia! Wiedziałaś, wiedziałaś! Basia! Co za wstyd, dziękuję, że mnie nie wydałeś. A ja naprawdę tak uważam. Wydawało mi się, że już nigdy nic do nikogo nie poczuję, dopóki ciebie nie zobaczyłem. Ja wiem, powinienem ci był to wcześniej powiedzieć, a nie jak jakiś kretyn przebierać się za twojego byłego. Pomyślałem sobie, że może moglibyśmy spróbować tak bez udawania. Szymon. To jest skomplikowane. Mniej niż ci się wydaje, naprawdę. To nie chodzi tylko o mnie i o ciebie. Z nią kontaktu od 6 godzin i 12 minut. Chyba się zawije. Mówiłeś, że można ich przepić i zapomnieć. Nie można. Karina, co jest ze mną nie tak? Szkoda byłoby, żeby dzieciak cię znienawidził, zanim na dobre twoja szczoteczka nie wyląduje w naszej łazience. I co, wygraliśmy? Nie jestem przygotowany, jest dobrze tak jak jest. Ja nie chcę, ja się nie zgadzam. Nikt mnie nie zmusi! Tolek! Tolek! Nie zgadzam się! Co byście mu powiedzieli? Wprowadziliśmy go w sytuację. W jaką sytuację? Fakty. W jakie fakty? Że się spotykacie. Idę zobaczyć, czy nie odkręcił gazu w kuchni. To my się jednak spotykamy? A nie? To chyba ja powinienem był mu to powiedzieć. No, na pewno musisz z nim teraz porozmawiać, nie? Tak. Placki. Dobrze, że nie przyszła, bo by nam zeżarła. A tak? Poszła głodna w cholerę. Nie o to chodzi. Jak to nie? Trzeba się wyżywać do niewinnych ludzi, przecież po to są, nie? No nie jest wcale taka niewinna. Jedź. Tolek. Jest czy nie jest, próbowała załatwić sprawę z tobą osobiście, a nie ze mną. To znaczy, że się z tobą liczy i że cię szanuje. Jasne? Nie. Ty za to nie pokazałeś klasy. Tak się nie zachowuje prawdziwy dżentelmen. Ja wiem, że sytuacja jest dla ciebie nowa i być może stresująca, ale nie możesz się zamykać w sobie, rozumiesz? To tak jak z meczem. Im trudniejszy, tym potem masz większą przyjemność z wygranej. Dasz temu szansę? Mój syn. Genów nie oszukasz. Powiedz, powiedz czemu
Świat twój milczy cały blady od wzruszeń, niczym słońce zaćmione przez księżyc, czekające na chwilę poruszeń. No co, ludzie nie będą oceniali piosenki, tylko to jak śpiewam. Tylko musisz mi jeszcze wytłumaczyć, co to znaczy ten sęp miłości. To jest taki ktoś, kto bardzo się boi, że nikt go nie pokocha ani nie polubi. I z tej desperacji robi głupie i upokarzające rzeczy. Karina, mój tata naprawdę bardzo cię lubi. Zresztą ja też. Ma bliznę na kolanie. W roguźniu pod widawą wywalił się na rowerze, który zresztą dostał na komunię. Jak był w trzeciej klasie, to musiał zdawać jeszcze raz z matwy, mimo że pani nawet go lubiła. Kasia, nie mów mi wszystkiego, okej? No, ale ja wszystko wiem. Ale musisz zrobić selection, rozumiesz? Żeby mi powiedzieć to, co mnie o nim interesuje teraz now. Now? To on zbiera kasę. Na omóz piłkarski Barsy dla jego syna. Tylko nie jest to łatwe, bo on nie ma swojej wytwórni płytowej, tylko jest taksówkarzem. A powiedz mi to jeszcze raz. Taksówkarzem. Jeszcze raz. Taksówkarzem. To kto minął? Znasz jego syna? Jak to? To Tolek od nas z żoł. Tylko że Szymon nic o tym nie wie, bo Karina to przed nim ukrywa. Powiedz mi to jeszcze raz. Karina to przed nim ukrywa! Jesteś genialna! Skąd ty to wiesz? No mówiłam ci, że jestem ściepska, poza tym mam znajomość i tylko jednego nie rozumiem. Dlaczego ona mówi czasem do niego Darek? A ja to wiem dlaczego. Ona po prostu cały czas myśli o mnie. About me. Zrobisz teraz tak. Zadzwonisz do Szymona i go do nas zaprosisz. Podstępem. Of course. Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości. Nie kochasz, ja jestem. Stop. Tamto jednak było dobre. To nie to, tamto. Tamto dobre było. Nie wiem, co wtedy we mnie wstąpiło, ale obejrzałem sobie to jeszcze raz i... Wow! Super! Mamy to! A jak to obejrzałeś, jak to nie było nagrywane? W głowie. Film sobie przewinąłem. Rewind. W ogóle, Karina, dzięki, bo ty mnie dociskałaś, więc... Okej, okay, to co? Macie wolne. Ty. Ty też. Widzimy się na próbie generalnej, tak? Zamówcie sobie jakąś taksi na mój koszt. Macie jakąś ulubioną korporację? Szymon, to...
Tolek zamiast grać w piłkę bierze udział w przygotowaniach do programu, który reżyseruje Darek, mój były, ten wiesz. I ja mu powiedziałam, że jesteś bogatym producentem muzycznym, ponieważ wstydziłam się, że jesteś taksówkarzem. Nie mogłam mu powiedzieć, że jesteś taksówkarzem, ponieważ on by mnie wyśmiał i ja się wstydziłam. A ja chciałam się na nim odegrać, zemścić, postawić taką kropkę nienawiści za naszym związkiem. Dam radę jak najmniej szczegółów, jak najmniej metafor, w ogóle jak najmniej słów. Szymon. Cześć. Ten Darek mnie wykończył. Musimy o nim pogadać. Po co? Bo zrobiłam z ciebie kogoś, kim nie jesteś. Daj spokój. Przecież sam chciałeś. Nie, ja chciałam. Ale ja się na to zgodziłem świadomie. Ja nie chciałam. Gdyby nie to, to spałabyś na podłodze sama. A tak możesz spać ze mną. Na łóżku. W ogóle to chyba powinienem mu pójść i osobiście podziękować. Już i tak jesteś przez niego bardzo zmęczony. Ej, bo zaraz zacznę myśleć, że wolisz tutaj być z nim, a nie ze mną. Nie! Co jest? Ja po prostu mam tu usterkę. A ja lubię te twoje usterki. Na dwójeczka, dwa. A przypomnij mi, kim jest ten Szymon? Mój syn. Ojciec Tolka. Aha, już pamiętam. Tolka pasją jest piłka. Szymona pasją jest piłka. Tolka nie? Tolek udaje, bo po śmierci Oli zauważył, że Szymon uśmiecha się tylko na widok jego grającego w piłkę. I tak często prosił go, żeby z nim grał, że Szymon uznał, że to jest wielka pasja Tolka. Czyli mówiłem, że pasją Tolka jest piłka. Nie, Tolek udaje. Jedynka i gola. Bingo! A przypomnij mi, kim jest ten Szymon? Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, 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 oddechu nierównego cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Przerwa! Chodź. Pójdziemy zapalić. Darek, w wątku Tolka na widowni, na miejscach dla rodziny, zamiast rodziców będzie dziadek. A reszta rodziny? No, będzie no. A to jakaś patologia, tak? Patolodzy? Jakaś... Nie, nie. Robimy niespodziankę. I ojciec woli piłkę nożną od śpiewania i nie wiemy, jaka będzie reakcja. A to byłaby świetna reakcja, taka wiesz, emocjonalna, ojciec tutaj, no. Nie, będzie tylko dziadek. Wow, co ty taka nerwowa jesteś? Nie jestem nerwowa. Okej, okay. Chodź, musimy zapalić, chodź. Nie da się palić służbowo. Karina, ja muszę ci coś wyznać, ważnego. Jestem egoistycznym narcyzem. Jesteś na terapii. Myślisz, że mam szansę, żeby... Nie wiem. Znaczy, no najważniejsze, że masz świadomość tego, w czym jest problem. Właśnie, skoro mam, to może moglibyśmy
wrócić do siebie. Ja dopiero jak ciebie straciłem, to zrozumiałem, jak bardzo mi na tobie zależy. Tarek, ja mam chłopaka. To się może zmienić wszystko. Wolałabym nie. Wszystko ci się jakoś ułoży. Dzięki, że mnie wysłuchałaś. Co się stało? No nie wiem, czy tacie by się to spodobało. Ej ty, Tolek, tak? Słuchaj, Tolek. Przyjmijmy taki wariant, dobra? Że ja jestem twoim ojcem. Możesz to sobie wyobrazić? Aha. Okej. Okay. I śpiewasz do mnie, cokolwiek by się nie działo. Jasne. Uwaga! Chłopaki! Muzyka! Now, co ty robisz? The end is near. Tolek! And so I face. Zejdź ze sceny, gówniarzu. The final curtain. Co ty myślisz? Że jak ja 500 plus na siebie wydaję, to może sobie nie po polsku przez mikrofon śpiewać? Na boisko mówię! Gole strzelać było się na organie oddam! No nie no, aż tak to chyba źle nie będzie. Tato? Tolek, złaź ze sceny. Tata, wyjdź spod tego biurka, widziałem cię. Chodź. Nie, nie. Ej, wait a minute, okej? Okay? To miała być taka niespodzianka, wiesz? Niespodzianka? Tak. Cwaniaszek, co? Słucham? Nie. Nie, no masz własną wytwórnię płytową, willę z huśtawką w centrum Warszawy, latasz do Mediolanu na zakupy. Co? On tak mi powiedziała. Co ty mu powiedziałaś? Wytłumacz mi jedną rzecz. Dlaczego zamiast normalnie nagrać Gnojkowi płytę... On ma na mnie Tolek. Poczekaj. To ty wykorzystujesz mój kryzys w związku między mną a moją kobietą. Darek! Też poczekaj, dobrze? I wciskasz swojego... Nie. Tolka. Zajmujesz jakiemuś biednemu, utalentowanemu dziecku miejsce w programie. Jeszcze wracasz tutaj sobie. I co? I coś ci się nie podoba? Hello? Powiedz mi tak szczerze. Nie jest ci wstyd? Jest. Dlatego go stąd zabieram. Who the fuck do you think you are, co? Czyli co ty myślisz, że co ty jesteś? To całkiem niemożliwe. Nikim. Bo miłość niesie wtedy. Ale on nie chce grać w piłkę, tylko śpiewać. O. Czyli znasz moją rodzinę lepiej ode mnie, tak? Ale ona ma rację! Ty się lepiej nie odzywaj już. To sam go spytaj. Istnieją wielkie prawdy. Tolek, chcesz śpiewać, czy grać w piłkę? I niby jesteś na niby, a ja prawie grać. Jestem prawdziwy. Nie wiem jak ty, ale ja bym powalczyła. Jeszcze nie wszystko stracone, daj nam chwilę. Nie wiem jak ty, ale ja na nas liczyłem. Jeszcze nie wszystko stracone, daj nam chwilę. Ty masz rodzinę i syna na wychowaniu, któremu co prawda odebrałaś szansę na zrealizowanie marzeń, ale jednak to jest twój syn. Jezu, Bartek! Co Bartek? Wiesz co potrafią zrobić kobiety w obronie swoich dzieci? Jedna podniosła gołymi rękoma samochód do góry, a druga wybudowała dom za pomocą poradników z YouTube'a. Ja nie jestem jego matką. To se wyobraź, że jesteś, rozumiesz? Stawaj, jak lewica, rozumiesz? Jak lewica, albo nie, jak hipopotamica. One są najbardziej agresywne w obronie swoich młodych, rozumiesz? Pokaż mu, jakie masz jaja, no pokaż! Cojones, grande cojones, rozumiesz? Bądź wściekła! Pokaż, jaka jest walcząca kariera! Jestem wściekła! Jaka jesteś wściekła? Jestem wściekła! Jak nie wywrócona! No, i to, jaka jesteś?
No jakie nazwisko? Krynicka. Nie chcę z tobą rozmawiać. A pani? Ja nie zamawiałam. No pani zlecenie. Nie kłam, ja cię zamawiałam. Pani mnie zamawiała, proszę. Ja nie zamawiałam. No to po co pani wsiada? No pan się zatrzymał, pomyślałam, że wolny. Nie, nie, pan jest zajęty. Nie, nie, pan jest wolny. Znaczy zajęty, ale przez panią. No ale pan jest uprzedzony, nie możemy pojechać razem. Pani w którą stronę? Do Otwocka. No ja na Pragę, to po drodze. Kobielska 16, proszę. Najpierw ona wysiada. Proszę pana, nie będzie pan mi mówił, z kim jadę w taksówce, którą ja zamówiłam. Proszę pani, ona ją zamawiała. Nie dość, że mizogin i cham, to jeszcze zmienia zeznania. Kobielska 16, proszę. To ja jestem cham i zmieniam zeznania. Pozory mylą. No, mylą. Tolek przyszedł na casting do programu, zanim ciebie poznałam. I wtedy Darek naprawdę był moim byłym szefem, bo ja zrezygnowałam i nie pracowałam przez 3 dni w show, ale potem wróciłam, bo nam się wysypał uczestnik, a no opowiadałam tych wszystkich strasznych bzdur, ponieważ a pan chciałam. Się łapie w tym wszystkim. Nie, więcej, ja nawet nie chcę się w tym wszystkim łapać. On musi wystąpić. Wiem, mówili mi, że jak nie wystąpi, to stracisz pracę i wam się live wysypie. Nie, bo ma talent. I co, i nie stracisz pracy, jak nie wystąpi? Stracę. Punkty dla pana, niestety. Szymon, proszę cię, pozwól mu. Słuchaj, on wystąpi, bo dał ci słowo. U nas w rodzinie to coś znaczy. Mimo, że nie mamy willi w centrum Warszawy, nie latamy do Mediolanu na zakupy. Możesz już wyjść, masz to, co chciałaś. Możesz wysiadać. Cześć, mamo. Cześć. Cześć, Basia. No ślicznie wyglądasz. Daruj sobie. Dobra, wyglądasz fatalnie i fatalnie się zachowujesz. Ja? Tak. Jemu naprawdę na tobie zależy. A mógł o tym pomyśleć, zanim zaczął majstrować frak z kolegą. Frak? Z kolegą? A ty co, siostra, zapomniałaś mi powiedzieć? Że on majstruje razem z kolegą? No nie wiedziałam, jak mam ci to powiedzieć, bo to jest naprawdę takie straszne. Bardzo dobrze, że go zostawiłaś. Mogłaś mu to chociaż jakoś wyjaśnić. Ja mam coś wyjaśniać? A może ktoś mi to wyjaśni? Dosyć. Ten ślub się odbędzie, ty wyjdziesz za Darka. Mamo, obawiam się, że Darek nie będzie chciał ze mną wziąć ślub. To powiesz mu, że jesteś w ciąży. Ja nie jestem w ciąży. No ale co nie ma znaczenia, ja zamówię taki pierścionek z dużym brylantem. No mam nadzieję, że będzie go stać. Mamo. Restauracja jest zamówiona, lista gości zamknięta, ksiądz jest zapłacony, kościół załatwiony. Mamo. Fryzjerka przyjdzie o 11:00, makijażystka o 12:00, kwiaty przyjadą o 13:00. Mamo. O sukienkę się w ogóle nie ma, dlatego że ciocia Mania po prostu przerobi ją na ciebie. Obawiam się, mamo, że tym razem będzie inaczej, niż to sobie zaplanowałaś. Chcesz mi to zepsuć? Dopiero za chwilę ci zepsuję. O, twój ojciec też tak stopniował napięcie, kiedy mnie rzucał. Mamo, on cię nie rzucił. On od ciebie uciekł. I miał rację. To jest jakaś kompletna porażka. Nie, mamo. Ja jestem kompletną porażką. Wy przynajmniej macie jakąś swoją wizję, do której naginacie rzeczywistość, a ja nawet nie wiem po co i do czego miałabym naginać. Ale przecież to się da posprzątać. A ja potem upiekę babeczki, wrzucimy do babeczki pierścionek i Darek ci się oświadczy. Nie Darek, tylko Szymon. I nie reżyser, tylko taksówkarz z ogonem. I on nie przyjdzie. Bo ode mnie uciekł. I miał rację. Uff.
jesteś. Cześć, hej. Wow! Good job, Karina. Good job! Za 2 godziny będziesz na scenie. Mhm. Jesteś Siusiu? Możesz powiedzieć wprost, że chcecie pogadać o tacie. Nie przyjdzie. Doskonale go rozumiem. Najgorsze jest, że nie mogę wytłumaczyć Tolkowi, że to nie jest jego wina, że tata znów jest smutny. Ja spróbuję. Bardzo cię przepraszam. Ale to jest twoje życie. I czy mi się to podoba, czy nie, to albo mogę to zaakceptować, albo nie będziemy już nigdy mieli ze sobą kontaktu. Ja naprawdę cię tak po ludzku bardzo kocham. I wybieram to pierwsze. Basiu, posłuchaj, ja się tak bardzo cieszę, że nie będę musiał udawać. Nie. Niby wiem, ale jakoś nie jestem jeszcze gotowa, żeby to usłyszeć. Ale spokojnie, daj mi trochę czasu. Ale mamy na to całe życie, bo jak rozumiem, mimo wszystko zechcesz zostać moją żoną. Żoną? Ja? A co, ja? Jako przykrywka. Jaka przykrywka? Ty nie jesteś gejem? Ja? Gejem? Zwariowałaś? Pokazuj te, co gwiżdżę. Pokazuj. Dobra.
I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? Wyślemy mu zdjęcia. No, a wiesz, tak bardzo to mi nie zależało. Wyślemy, wyślemy. Mama.
zawsze się spóźniał tym. Twoich kłamstw mam dość. Tata! Tata! Anioły! Rzuć mnie na poczcie do paczki i nadaj na adres twój domowy priorytetowy. Niby za mało, niby za późno, niby za szybko. Niby ten Szymon to alkoholik jest. Przecież Ania mówiła, że nie pije. No bo to suchy alkoholik jest. Ja się na tym znam. A ta taksówka to przykrywka. Myślisz? No, maniak. Ja mam bardzo dobrą intuicję do ludzi. Cyrkowe sztuczki nie interesują mnie. Ładnie i łatwo mnie wystarczy. Chcę więcej. Weź nie udawaj. Darek, ale przecież twój plan się nie udał. No, tak? Jak się nie udał? No nie ma tu Kariny. No, ale hello. Mnie od początku chodziło o ciebie, Junia. Naprawdę. Zapominam słów, gdy na tobie gubię wzrok. Niespokojny oddech, wiem, trudna sztuka grać w tę grę. Weź otwórz oczy i zacznij od nowa. Czekam na ciebie, ja.